Witam was bardzo serdecznie, moje elfy, wróżby i co tam jeszcze przyszło na moim kanale. Dzisiaj w takim świątecznym, fajnym wydaniu. Jeżeli wbiliście na ten kanał, to zostawcie łapę, suba oraz jakiś komentarz pod filmem. Będę bardzo wdzięczny wam, taki fajny prezent będzie dla mnie i dla was, że coś fajnego możecie oglądać, a dla mnie, że lubicie to oglądać. Dzisiaj taka stylóweczka mikołajkowa, czyli czerwony sweterek fajny, taka czapeczka, no trochę szara, kućka jest, kućka jest, to może być. Mikołaj na pewno się ucieszy, jak zobaczy ten film. W końcu sam mnie prosił o to, żebym to nagrał, więc coś. A dzisiaj przygotowałem dla was fajne żarciki o świętach i świętym Mikołaju, więc może być ciekawie nawet. Coś tam mi się udało znaleźć ciekawego, było trochę ciężko, ale okej. Na moim kanale za niedługo też się pojawią jakieś ciekawe kolędy. No i to będzie tak, że będą zwykłe kolędy grane oraz kolędy, które będę grał oraz śpiewał. No, więc może być ciekawie z moim śpiewem, chociaż nigdy tak profesjonalnie nie śpiewałem, ale może być ciekawie, no bo niektórzy się już pytają, czy będę coś grał. No i będę. Za niedługo coś tam może będzie. Więc takie coś. No to przechodzimy do naszych humorków. Pozytywna energia, jak zawsze. Jo, jedziemy. Jasiu wysyła list do świętego Mikołaja i pisze: kochany Mikołaju, w tym roku chcę dostać siostrzyczkę. Parę dni później święty Mikołaj odpisuje: kochany Jasiu, najpierw przyślij mi mamusię. No. Mądry Mikołaj wie, jak to robić, tylko taka mała rada dla Jasia. Jeżeli już przyślesz mamusię do Mikołaja, to powiedz, żeby tamto, tamto, siamto nie robili po ciemku. No bo wiadomo, co z tego wyjdzie. No, żeby potem nie było ale. No. Dlaczego Mikołaj jest zawsze uśmiechnięty? Bo jako jedyny zna wszystkie adresy niegrzecznych dziewczynek. No. I to jest pozytywny Mikołaj. Zna wszystkie adresy niegrzecznych dziewczynek, wpada do chaty i... No. Wiadomo, co robi. No co, no, daje nauczkę, żeby następnym razem były bardziej grzeczne i będą picobello. No, ech, głupi humor we mnie siedzi, no dobra. Do Pinokia przyszedł Mikołaj. Rozdał wszystkim w domu prezenty i rozmawia z Pinokiem. O, widzę, że nie cieszysz się z tego zwierzątka, które ci podarowałem, bo ja chciałem pieska albo kotka. Niestety, zabrakło. Inne dzieci też nie dostały. Ale ja się boję tego bobra. No. Panie Bobrze, co z tego będzie? Nic nie będzie dobrze. No. A pan Bober cię obgryzie? No i będziesz dodatkiem do tamy u... w Sosnowcu tam pewnie gdzieś tam na rzece będziesz pływał i będzie śmiesznie. Żerem ja z ciebie będą. No. Teraz taki kolejny żarcik, tylko weźcie go z dystansem. No. Ja się tam mało o tym wypowiem. Święty Mikołaj przyjechał do Etiopii i rozmawia z dziećmi. Dzieci, a czemu wy takie chude jesteście? Bo nie jadłyśmy od miesiąca. Co? Jak nie jadłyście, to nie będzie prezentów. No cóż. No co, no. Takie życie, no. No to dlatego w Afryce nie wszyscy są szczęśliwi, bo ich Mikołaj nie odwiedza, no. Ach, ach, ach. Dobra, ja idę dalej, a wy to przełknijcie tam. Dobra. Jasio do mamy. Mamusiu, to prawda, że dzieci przynosi bocian? Tak, synku. A święty Mikołaj przynosi prezenty? Tak, Jasiu. A ty gotujesz, sprzątasz i robisz zakupy? Tak, skarbie. To właściwie po co trzymamy tatę? No nie wiem, żeby na niego se pokrzyczeć, żeby... No są różne, no są różne przyczyny, dlaczego trzymamy tatę w domu, no. No po coś się go tam trzyma, żeby coś był przydatny. Ejejejej. Dobra. No, to teraz kolejne żarciki, teraz trochę świąteczne. Stary, ty wiesz, że Eskimosi mają ponad 100 słów na określenie śniegu? Tam. Ja to mam więcej, nawet jak rano śpieszę do pracy, samochód odśnieżać. No.
Słowa na K, na H, na J, na P, na G. Eskimosi to się przy tobie, chłopie, kryją, że nawet iglo się roztapie. No. Nauczyciel wyjaśnia uczniom. Ciepło powoduje powiększanie się przedmiotów. Natomiast zimno powoduje ich kurczenie się. Kto może mi dać jakiś przykład? Jasio. W lecie wakacje trwają 2 miesiące, a w zimie tylko 2 tygodnie. Ciekawa konkluzja, ciekawa. Ciekawe, czy oparte na faktach? Jak tak, to nawet bardzo ciekawe, no. Och, to temu tak mało tych wakacji jest, no. No. Morze Północne. Duje lodowaty wiatr. Na pokładzie statku stoi 2 marynarzy. W taką pogodę z głową gołą? Gdzie masz swoje nauszniki? Od czasu nieszczęśliwego wypadku już ich nie noszę. Jakiego nieszczęśliwego wypadku? Kumpel zapraszał na wódkę, a ja nie słyszałem. No. No i szkoda, no. Taka okazja przeleciała, no i kumpel wszystko wypił, a ja nic. I to się nazywa nieszczęście, no. No i ostatni żarcik na dzisiaj. Taki trochę pocisk. Dlaczego w Warszawie panuje zima? Bo w Sejmie urzędują bałwany. No. Ojejku. No bałwany są nawet ciekawe. Nawet w Sejmie potrafią obradować. Tylko, że tam jest taka atmosfera, że nic, nikogo by tam chyba nie zostało. No. Więc tak to wyglądało, te świąteczne wejście w humor. No, więc jak się spodobało, to tam łapa zostawcie, no, skomentujcie coś, zostawcie suba. A my się widzimy do następnych żartów, kolęd i innych rzeczy. Trzymajcie się, cześć.